61 kg. Thank you.
niedługo sędzia będzie nosił. Proszę Państwa, niespodzianka!
dla mnie kluczowa z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że ostatnio walkę na MMA tak przegrałem, dlatego tym bardziej teraz chcę wygrać. Jego oponentem w
30-letni zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu. Od 2007 roku walczy zawodowo na arenach MMA. Stoczył 11 zawodowych walk, zwyciężając 8-krotnie. Ważący 93 kg, mierzący 181 cm. W szeregach berserker z nim Szczecin, Michał Sztanga Hiliołka! Pojedynek sędziuje Marek Koda. Sprawdzę, co jest. Wszystko się może zdarzyć, to jest ważne. Ale ja się nie płynę. Ja jestem. Każdy mnie zna, wiedzą na czego mam sobie wetło i czym bardziej dostaję w ryj, tym bardziej idę do przodu. Co było o historii tego Dawida i Goliata, to ja to wrócę z drugiej strony. Zawsze siła się liczy i najsilniejszy wygra. Po pierwszej walce ludzie mogą mnie ocenić. Jeszcze nie widzieli jak walczę, więc oceniajcie mnie po walce. Dobra, jeszcze masz chwileczkę.
26 lat i nie boi się wyzwań. Nie pozwoli sobie na żadne upokorzenia. Thank you.
prawie prosty i trafiłeś dwa razy prawą ręką, no w drugiej rundzie to nie działo się absolutnie nic. Spodziewaliśmy się, że tutaj będziesz aktywniejszy, będzie trochę low kicków, niczego takiego nie było. Plan był taki, że Robert jednak ma wielkie nogi, miałem go, nic nie mówiłem o boksie, trenowałem 2 miesiące boks, miałem go punktować, troszeczkę mnie to wybiło z rytmu, że Robert przypadkowo w pierwszej rundzie wsadził mi palec do oka, oko bolało, ale walczyłem dalej. Zobaczcie, że to jest chłop 50 kg ode mnie większy. Starałem się, szacun dla Roberta. Wygrał, to są decyzje sędziów, to jest sędzia międzynarodowy. Trudno się mówi, no nie udało się, ale życie jest po to, żeby korzystać z niego. Podziękuję publice, może się gwizdać, ale ja, Robert, szacunek dla ciebie. Jesteś spoko gość. Ja sądzę, patrząc na twoje życie, że potraktowałeś taką kolejną przygodę w swoim życiu. Czy to jest jakby taka historia jednorazowa, czy wierzyłeś tutaj, wchodząc do oktagonu, że masz szansę w tym sporcie zaistnieć? Ja akurat z Robertem wychodziłem tutaj, żeby wygrać, nie udało się, to jest sport. Ja już 16 lat temu miałem przyjemność trenować brazylijskich jiu-jitsu. Wtedy u Mariusza Linki, u Bogiem, jak mieli własną szkołę, miałem poważną kontuzję kolana, wycofałem się z tego, dostałem szansę tutaj od Darka Polewy na MMA tak wystąpić z wielkim chłopem. Przyjąłem to wyzwanie, nie udało się. Szacun dla Roberta, dziękuję za walkę, to jest sport. Co dalej, trenujesz na siebie dalej boks, MMA, kickboxing, czy... Czy chciałbyś jeszcze kiedykolwiek wejść i powalczyć? Nie wiem, miesiąc odpoczynku, dostałem 2 miesiące ostro od Tomasza Knapa. Słuchajcie, ja przegrałem decyzją sędziego, to nie był ani knockout, ani z takiego, to jest 50 kg większy chłop ode mnie. Szykowałem się na ostatnie 2 minuty, żeby przejąć taktykę, zostało to przerwane. Trudno się mówi, to jest sport, ludzie, wyluzujcie. Dawid Ozdoba, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. To przechodzimy tutaj do hardkorowego boksa Roberta Burnejki. Gratulacje. To zwycięstwo przez dyskwalifikację, to jak dzisiaj? Nie było lipy, czy trochę jednak lipa była w tym oktagonie? Powiem trochę lipa, bo uciekał, a przyszło walczyć. On też próbował mnie wykończyć. Po prostu... Mam trochę jeszcze. Nie mogę żadać. Pompa za dużo jest, mogę. Wykończysz kondycyjnie. Próbował. Dlatego wiesz. Ale wytrzymałem już po trzeciej rundy i bez żadnego trenowania. No widzę, że cały czas tutaj jeszcze problemy z oddechem, mimo że już parę minut po walce. Tak szczerze, z ręką na sercu. Ty w ogóle jakikolwiek trening przeprowadziłeś? MMA, czy tylko dźwigałeś ciężary? O, ja tylko ciężary dźwigam. Żadne cardio nie robiłem. Także na takie kondycji fizycznego jest taką moją masą. Więcej jak 130 kg, to nie jest tak źle. Zaskoczył cię czymś twój rywal w tym pojedynku? No wiesz, dostałem kilka dobrych ciosów, bo jest szybki. Ja niestety tak szybko nie mogę się ruszać, bo za duże picki mam. Jesteś człowiekiem, który uwielbiają Polacy, który no, znalazł fajny pomysł w życiu na siebie. Natomiast, jak już zupełnie poważnie, czy to jest dzisiaj na tym drugim zwycięstwie twój koniec w oktagonie? Wracasz do swojego dźwigania, czy miałbyś ochotę jeszcze tutaj poskakać? Wiesz, powiem, że u mnie nigdy nie ma za poważnie. I tak naprawdę to wziąłem tą walkę tylko tak sobie. Wypróbować swoje siły i pokazać się dla wszystkich fanów, a nie będę robił z tego kariery żadnej, bo jestem, robię dalej to, co lubię, bicki pompuję i doradzam wszystkim, stejki jem, bo to się nie zmienia. A czy można jeszcze stejka zjeść o tej porze, czy za późno, żeby dzisiaj w walce jeszcze trochę wołowiny zjeść? No to na pewno muszę patrzeć jeszcze, bo powiem prawdę, na głodnego to się nie jest. Tak jest cielęcina. Robert Burnejka, Robert, dziękujemy za tą walkę. No, szkoda, że to się wszystko skończyło przez dyskwalifikację, no, bo jednak publiczność czeka na spektakularny pojedynek i na jakieś takie normalne, powiedziałbym, zakończenie. Tutaj jedna kartka żółta dla ciebie, dwie żółte karty dla Dawida, w konsekwencji
potem dyskwalifikacja. No, no ty też powiem, że nie byłeś agresorem w tym oktagonie. No co być agresywny, jak dość o tańczo po ringu, przecież to nie jest. Jaki taniec gwiazdami, to jest walka. Ja bym chciał podziękować dla wszystkich panów, kto przyszli tu do spotku. Dziękuję wszystkim. Robert Jurejka, zwycięski dzisiaj, wygrywa przez dyskwalifikację.